Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest odcinek związany ze Skibidi Toilet, ponieważ mamy nowe przecieki, mamy nowe informacje dotyczące podsumowania sezonu w Skibidi Toilet i mamy nowe zdjęcia, które wam zaraz pokażę. Mega fajnie się to zapowiada. Dostaliśmy też parę informacji związanych z wywiadem z twórcą Skibidi Toilet. Ten wywiad został przeprowadzony przez dwóch youtuberów. Mamy parę odpowiedzi Booma, które rzucają światło na to, w jaki sposób została przeteleportowana baza TV-menów, czy w ogóle to była część tej bazy, czy może cała baza, i jest potwierdzone tutaj parę innych szczegółów. Także zapraszam do naszej analizy, do naszych teorii. Zostawcie kciuka w górę, lajka i lecimy z tym tematem. Na pierwszy rzut, słuchajcie, zaczniemy od tego zdjęcia z sekretnym agentem. To jest pierwsze z tych zdjęć, które zostało nam pokazane. Jest to sekretny agent w takiej pozie, którą moglibyśmy uznać, że jest zainfekowany wirusem Skibidi Toilet. Tak to mniej więcej wygląda. Ma taką, wiecie, buzię wytrzeszczoną, taką dziwnie ułożoną, jakby wyglądał jak Skibidi Toilet, tak? Jakby był zarażony tym wirusem. Ta scena oczywiście będzie wam się kojarzyć. Jest to z motywu, gdzie Lucky Camera dostaje przyrząd do hakowania od sekretnego agenta, więc prawdopodobnie w podsumowaniu sezonu dostaniemy dodatkowe sceny właśnie związane z tym, co się wydarzyło troszkę wcześniej, takie retrospekcje. I to jest mega fajne, ponieważ teraz, jak sam Boom w swoim wywiadzie zapowiedział, że odcinki te 78, odcinek 79, te odcinki będą o wiele spokojniejsze, będą bardziej skoncentrowane na fabule, chociaż moim zdaniem odcinek 78 będzie prawdopodobnie kontynuowana tam historia związana z G-Menem oraz z Juggernautem, ponieważ oni opuścili tę lokację, to miejsce, gdzie był Tytan TV-Man, więc prawdopodobnie oni będą dalej toczyć walkę i ta ich walka zostanie w jakiś sposób przerwana, zakłócona przez albo to sekretnego agenta, albo Astro Toalety. Być może głośniki też się w to wmieszają. I tutaj zobaczymy. Na tę chwilę tak to wygląda. Natomiast jak widzicie, jest to scena spod bazy Skibidi Toilet. Chyba to jest scena już po tym, jak został zniszczony Tytan naukowiec, więc prawdopodobnie to jest to miejsce, które tutaj widzimy. Jakichś ukrytych szczegółów raczej nie ma tutaj, natomiast jest to na pewno ta baza, ponieważ widzimy z tyłu wielką toaletę, wielki kibel, który był jakby pokazany. Natomiast mamy kolejny przeciek, kolejną zdjęcie, na którym jest kamera detektyw w pozie We need you, tak? Potrzebujemy cię. Było to taki plakat w Stanach Zjednoczonych, propagandowy do zachęcania do wojska, tak? Tak to mniej więcej wyglądało, więc We need you, coś takiego na takiej zasadzie, fajnie wygląda. Naprawdę to zdjęcie, chociaż nie jest jakiejś może dobrej jakości, natomiast mega fajnie wygląda, tak kozacko, tak mega, mega cool, można powiedzieć, ten detektyw kamera. I to jest pewnie miejsce z przesłuchania Lucky'ego. Przecież pamiętamy w retrospekcjach, że czy w tych poprzednich odcinkach, że Lucky Camera, ten szczęśliwy kamera, został uwięziony przez kamery i prawdopodobnie miał być przesłuchiwany przez tego detektywa kamerę. No i oczywiście wygląda na to, że tak się stanie. Być może to jest raczej nie informacja, że słuchaj, jesteś z nami, potrzebujemy cię, weź powiedz całą prawdę, tylko prawdopodobnie tutaj jest jakiś tak, że ty tam byłeś, ty to wiesz wszystko, nie? Myślę, że na takiej zasadzie jest to przesłuchanie, no bo to widać. I to oni są w jakimś pomieszczeniu, prawdopodobnie w pokoju przesłuchań albo w jakiejś celi, bo mniej więcej tak to mniej więcej wygląda. No ale zobaczymy, co dalej z tym wszystkim. To są sceny raczej nie z 78 odcinka, a raczej z podsumowania sezonu, bo niewątpliwie kolejność jest taka, że po trzech odcinkach następuje podsumowanie sezonu. Oczywiście, jeżeli jakiś odcinek był w częściach, no to
Boom tworzy potem pełny odcinek, który został. 77 odcinek został utworzony jako pełny. No i teraz minęły 3 odcinki, więc kolejność jest taka, że powinien być tutaj oczywiście, powinno się ziścić, powinien Boom zrobić właśnie podsumowanie następnego sezonu, w którym, tak jak wam przepowiadałem wcześniej, teoretyzowałem, na pewno będą sceny związane z retrospekcjami. No i jak widzicie, nie myliłem się, te przecieki o tym świadczą, że prawdopodobnie dostaniemy tutaj przesłuchanie tego szczęśliwego kamery. Pytanie, bo jak pamiętacie, sekretny agent mówił do szczęśliwego kamery, że powinieneś ich przekonać, musisz ich przekonać. Pytanie do czego? Myślę, że w ten sezon, podsumowanie sezonu, te nowe sceny nam wyjaśnią wiele, jeżeli chodzi właśnie o to, do czego ma przekonać Lucky Camera, czy szczęśliwy kamera kamery. Być może do sojuszu ze Skibidi Toilet, to jest całkiem prawdopodobne. Pamiętajmy, że te sceny będą się działy wcześniej. To nie będą sceny po odcinku 77, tylko prawdopodobnie te będą wcześniejsze rzeczy. Jeszcze bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi, słuchajcie, o wywiad z twórcą Skibidi Toilet, to tutaj mamy informację o bazie TV-menów. Okazuje się, że cała baza została przeteleportowana w inne miejsce i w sumie tych ukrytych miejsc, i te, które są bazą, czy miejscem na bazę TV-menów, jest aż 4, są aż 4. Jedna została zniszczona na Alesce, ale pozostały jeszcze 3 bazy. I widzieliśmy tą kolejną bazę na końcówce 78 odcinka, więc zostały 3 w sumie. Mamy 2 bazy jeszcze nieodkryte i te bazy są zlokalizowane pod ziemią, głęboko pod ziemią, więc one są ukryte, więc znowu, żeby je odkryć, no to prawdopodobnie będą musieli Astro znowu coś wykombinować. Obstawiam, że te bazy będą niszczone po kolei. Teraz kolejną bazą, która jest najbardziej prawdopodobna w kolejności do zniszczenia, to baza kamer. No bo lokalizację, umiejscowienie tej bazy, niestety, ale zwykłe Skibidi Toilet znają, więc Astro prawdopodobnie też. Ta baza raczej kamer nie jest specjalnie ukryta, raczej jest widoczna i dostępna, więc obawiam się, że tutaj będą kamery i Skibidi Toilet miały problem, więc zobaczymy, no, co się tutaj wydarzy. Mam nadzieję, że odcinek wam przypadł do gustu, sceny się zapowiadają fajne i moim zdaniem w tym tygodniu dostaniemy podsumowanie sezonu, więc czekam, myślę, że wy również czekacie.